Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. Moim gościem w dniu dzisiejszym jest starosta Łaski, pan Piotr Wołasz. Dzień dobry Państwu. Witam Pana. Panie starosto, zapytam może tak przewrotnie. Jaki ten rok był dla Państwa i dla powiatu łaskiego? Na pewno był bardzo ciekawy i na pewno wydarzyło się wiele rzeczy interesujących, chociażby zaczynając, że to jest pierwszy rok mojego urzędowania. I w wielu kwestiach musiałem poznać zasady, jak powiat funkcjonuje, choć jako pracownik przepracowałem tam 10 lat w Wydziale Finansów, aczkolwiek jako starosta zupełnie inaczej patrzy się na pewne sprawy. Na pewno był to rok ciekawy ze względu chociażby na perspektywę pozyskania środków finansowych, czyli tego, co rząd przygotował dla samorządów. I z tego właśnie skorzystaliśmy. No może o to właśnie zapytam. Co się udało tak w telegraficznym skrócie w tym roku zrobić, proszę powiedzieć? Tak szybko udało się pozyskać... Rondo na pewno widać i przebudowane przy budynku starosty. Tak, rondo widać. Widać na pewno parking naprzeciwko policji. To była jakby ta pierwsza inwestycja, na którą pozyskaliśmy 50% dofinansowania. Obok zrobiliśmy już ze swoich środków to ten parking naprzeciwko starostwa, ponieważ on był w bardzo złym stanie i on już był taką naszą wizytówką, ale w negatywnym świetle. Udało się pozyskać 80% dofinansowania na dwie drogi. Droga w Kolumnie, ulica Ogrodowa i ulica Sportowa. Tam dostaliśmy dofinansowanie rzędu 4,5 miliona złotych. Po przetargu, który okazał się ciut niższy, to dofinansowanie będzie rzędu troszkę więcej niż 4 milionów. Mhm. Udało się uzyskać z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie też w maksymalnej kwocie 60% z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. To jest pierwsze takie duże dofinansowanie w historii powiatu na drogę w Zawadach, to jest gmina Widawa. Udało się zrobić 1333 metry drogi w gminie Wodzierady. Udało się zrobić chodnik prawie 350 metrów na ulicy Piotrkowskiej w Kolumnie, 200 metrów na Zawadach w gminie Widawa. Udało się wiele takich drobnych inwestycji, których już nie chcę wymieniać, ale naprawdę było tych inwestycji sporo, jak chociażby klimatyzacja w drugim budynku starostwa powiatowego w Łasku. Przygotowujemy się do wielu nowych inwestycji. Właśnie tutaj chciałem jeszcze zapytać o ten rok, bo wiem, że plany jako takie na rok przyszły macie, ale też wiem, że trochę problemów związanych z terminami realizacji pewnych projektów Państwo mieliście. Nie tylko Wy, bo to dotyczy wielu powiatów, wielu gmin, miast w całej Polsce. Niektóre środki, przetargi ze względów różnych niestety musieliście rozstrzygać głęboko w drugiej połowie roku. No i w tej chwili zamiast powoli kończyć, jesteście w pełnym biegu i próbujecie niektóre inwestycje dociągnąć do końca, żeby zdążyć je rozliczyć, prawda? Tak, rzeczywiście. Cieszymy się bardzo, że zimy nie ma. Pogoda sprzyja. To niewątpliwie uratowało nas, ale nie tylko nas jako powiat Łaski, ale myślę, że wiele samorządów, gdyż te dofinansowania, które wpłynęły z budżetu państwa, one wpłynęły na przełomie sierpnia i września. Przypomnę Państwu tylko, że po otrzymaniu tych środków dopiero mógł nastąpić przetarg, gdyż te środki potrzebne do tego przetargu były zbyt duże, abyśmy z własnych środków mogli ten przetarg rozpisać. Wykonawcy teraz wykańczają te drogi i bardzo nam zależy na tym, aby te środki wykorzystać w co najmniej 80%, czyli zapłacić z budżetu państwa, a te 20%, które są jakby naszym wkładem, możemy już w przyszłym roku zapłacić, więc prawdopodobnie te wszystkie drogi, które z tym dofinansowaniem są, w jakiejś mierze w 80% zostaną skończone w tym roku, a 20% zostanie na wiosnę już skończone. Więc czyli jest szansa, że środki będą wykorzystane tak w 100%. Nie przepadną, że w 100% tak. Zostaną tak. Wykorzystane. Ja jeszcze się odniosę do tego, co się udało. Udało się na pewno postawić halę powiatową, którą mamy na ulicy Warszawskiej, aby ona zaczęła lepiej funkcjonować, gdyż ona do tej pory, no, jej funkcjonowanie no, nie funkcjonowało tak, jak powinno to być. Jest teraz kierownik, odbywa się tam wiele zajęć dla dzieci, wiele konkursów, chociażby konkurs tańca,
Majca Ogólnopolski był. Także to wszystko zaczyna działać. Otworzyliśmy też jedno pomieszczenie na tej hali, przeznaczyliśmy dla stowarzyszeń. Tam po uprzednim kontakcie z kierownikiem hali każdy ze stowarzyszeń może odbyć spotkania, czy to w gronie swoim, czy to z mieszkańcami. Wiem, że takich pomieszczeń na terenie naszego powiatu, czy nawet na terenie naszej gminy, w której tu się znajdujemy, nie ma po prostu i stowarzyszenia wielokrotnie informowały, że to byłby taki pomysł i wyjście naprzeciw ludziom, którzy chcą się spotykać, chcą coś zrobić, więc takie pomieszczenie od połowy listopada działa na hali powiatowej i to na pewno się udało. Słuchamy ludzi i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. W okresie przedwyborczym jeszcze, wracam pamięcią wstecz, niektórzy z polityków deklarowali chęć wsparcia i pomocy placówek oświatowych, które państwo jako powiatowi łaskiemu podlegają. Jedną z takich placówek jest szkoła, zespół szkół w Sędziowicach jako takich. No i dzieje się w ostatnim czasie. Wydaje mi się, że to jest mimo wszystko ważne wydarzenie. Udało się państwu być w Ministerstwie Rolnictwa, zainteresować Ministerstwo Rolnictwa tą placówką szkolną. W efekcie tego wiceminister był z wizytacją nie tak dawno również na terenie tej szkoły. Czyli jakiś taki dobry prognostyk i minimalne dobre światło w tunelu, patrząc na przyszłość tej placówki, w tej chwili jest. Chociaż ze słów pana ministra i nie tylko wynika, że bardzo, bardzo dużo pracy czeka tą placówkę, aby spełnić określone warunki, które pozwolą, szanowni państwo, tej szkole być szkołą patronacką Ministerstwa Rolnictwa. Tak, szanowni państwo, no oświata w naszym powiecie była zaniedbana, to trzeba sobie powiedzieć wprost. My postawiliśmy na promocję tych wszystkich szkół, które znajdują się w powiecie łaskim. Ta promocja, jak pan redaktor na pewno wie, bo też uczestniczył aktywnie w promocji naszych szkół. Muszę przyznać, że na terenie Łasku, będąc w tych szkołach z ekipami, bardzo pozytywnie odnosiliśmy się do tego, co w tych szkołach się dzieje, do pracy nauczycieli i przede wszystkim do spontanicznych uczniów, które tam spotkaliśmy. Tak, ale to trzeba było uaktywnić, pokazać, nakręcić te filmy reklamujące. Wyszliśmy do prasy i postanowiliśmy pójść krok dalej. Krok dalej w postaci przekazania, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, pod Ministerstwo Rolnictwa szkoły w Sędziejowicach. Powiat jest powiatem... Trudna sprawa. W sumie. Powiatem niedużym. I nie ma tylu środków, aby zainwestować kilka milionów złotych w szkołę, bo przypomnijmy, szkoła rolnicza to są też maszyny, to nie tylko budynki. Ostatni remont w Sędziejowicach był w 2003 roku za starosty Mirosława Szafrańskiego, 16 lat, tak. I teraz te wszystkie urządzenia, maszyny, one mają po kilkanaście lat. Żeby uczyć się rolnictwa, nowoczesnego rolnictwa, no trzeba uczyć się na nowym sprzęcie. Powiat Łaski nie jest w stanie wygenerować takich środków, więc powstał pomysł, powstał od nauczycieli też z Sędziejowic, ze szkoły, którzy w lipcu mnie odwiedzili i poprosili, czy zastanowilibyśmy się nad przekazaniem szkoły pod patronat ministra rolnictwa. Ja powiedziałem, że dobrze. Obiecałem wtedy, że we wrześniu postaram się wybrać do Ministerstwa Rolnictwa. Wtedy razem przy pomocy posła Piotra Polaka udaliśmy się na rozmowy z wiceministrem Giżyńskim. On obiecał, że zajmie się tą sprawą, że na pewno odwiedzi szkołę, aby zobaczyć na miejscu, jak to wygląda. No i w międzyczasie jeszcze dwóch pracowników Ministerstwa Rolnictwa merytorycznych było w miesiącu listopadzie. No i teraz ostatnia wizyta wiceministra Giżyńskiego w ubiegły piątek jakby zwieńczyła ten taki początek, jak to pan redaktor nazwał. Jest jakieś światełko w tunelu, ten proces ale nie będzie... Ale daleka droga tak,
I sporo zadań do Tak, tak, zrealizowania, tak, prawda? tak. Ten proces nie jest taki prosty, tego nie da się zrobić w 2 czy 3 miesiące. Ten proces trwa rok, półtora roku. Jesteśmy jakby na początku tego, aczkolwiek no, samo przybycie i zainteresowanie Ministerstwa Rolnictwa pokazuje, że to na pewno szansa jest i zamierzam działać w tym kierunku, aby udało się przekazać tą szkołę pod opiekę Ministerstwa Rolnictwa. Miejmy nadzieję, że ten pomysł, projekt wspólnie przez Państwa wypracowany skłoni Ministerstwo Rolnictwa jednak do tego, żeby w centralnej Polsce funkcjonowała placówka przygotowana, tak jak Pan powiedział, do kształcenia specjalistów, pokazywania tego nowoczesnego rolnictwa, bo w tej chwili niestety no tego brakuje tutaj w centralnej części województwa. Tak, Szanowni Państwo, są dwie takie może najbliższe placówki, które są pod patronatem. To jest placówka na Widzewie, czyli okolice Łodzi i placówka w powiecie wieruszowskim. Więc jak spojrzymy na mapę naszego województwa, to widzimy, że jednak te placówki są oddalone o 50-70 km, więc jak najbardziej istnieje taka szansa i uczynimy jako powiat łaski, jako zarząd powiatu łaskiego, aby no, udało się przekazać tą szkołę pod patrona. Panie starosto, proszę mi powiedzieć, w planie budżetu finansowych wydatków na rok przyszły dla Pana, co jest najważniejsze, co się udało tam umieścić, jakie są priorytety i jakie dobre wiadomości mamy od stycznia dla mieszkańców powiatu, bo wiem, że takowe, patrząc na drogi czy inne inwestycje, są. Szanowni Państwo, co się na pewno udało? W miesiącu lipcu składaliśmy wniosek do wojewody łódzkiego odnośnie dofinansowania, kolejnego dofinansowania na ulicy Armii Krajowej. To jest ulica koło cmentarza w Łasku. To jest ulica, która już jest taką wizytówką, bo tam są też obiekty sportowe miasta, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zalew Zajączek, cmentarz, która ta ulica już powinna być dawno, dawno temu zrobiona. Udało się złożyć wniosek. Cały koszt tej inwestycji to jest blisko 5 milionów złotych. Znów liczę na 80%, nie ukrywam, dofinansowanie, aczkolwiek no, o te pieniążki no, trzeba walczyć. To nie jest tak, że one... Tak jak wszyscy samorządowcy. Tak jak wszyscy, więc tutaj już walczę i myślę, że efekt zobaczymy w ciągu miesiąca, 2 miesięcy, jak wojewoda podpisze tą listę, którą notabene wiem, że już jest w Ministerstwie Infrastruktury. Przygotowujemy się też do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na 1,5-kilometrowy odcinek przez dwie gminy, gminę Wodzierady i gminę Łask na Wrzeszczewice. Będziemy starać się także pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest na zakup niezbędnego sprzętu dla Powiatowego Zarządu Dróg oraz termomodernizację hali przy Ekonomiku. Chcemy składać jeszcze do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i śledzimy wszystko to, co robi Urząd Marszałkowski, ponieważ w Urzędzie Marszałkowskim są znaczne środki finansowe i tutaj też będziemy jak najbardziej starali się te środki wykorzystać. Ja może jeszcze dopowiem. Czyli rozumiem, że sztab ludzi nad projektami pracuje i czeka tak. na to, co się zadzieje ze strony Urzędu Marszałkowskiego, tak. na jakiej osi Możemy, pojawi tak. się dany projekt. Prawda? Tak, ja jeszcze tylko powiem, Szanowni Państwo, że w budżecie ujęliśmy kwotę 80 tysięcy złotych na pomoc finansową, to tak się nazywa, dla Urzędu Marszałkowskiego na projekt dużego ronda na alejach, czyli na skrzyżowaniu ulicy Alei i 9 Maja. Ponieważ to pierwsze rondo przez nas zrobione na przy starostwie powiatowym z biegu ulic 9 Maja i ulicy Południowej, to jest jakby taki jeden bypass, a drugi ma być tutaj na zbiegu ulic Alei w stronę Piotrkowa, bo wiemy, że tam jest raz, że niebezpiecznie, dlatego że jadące samochody od Piotrkowa niekiedy myślą, że mają pierwszeństwo i chcą jechać prosto i zdarza się dużo kolizji, czasem wypadki, więc postanowiliśmy... Godzina 3 tu też ciężko wyjechać, tak? Tak, bo jednostka wojskowa kończy pracę. Jest duże, emocji sporo i ktoś... Po rozmowach w Urzędzie Marszałkowskim przekonałem, że to rondo jest ważnym ogniwem dróg wojewódzkich.
Zaproponowałem, aby powiat Łaski dołożył się do projektu. Jest wyasygnowana kwota 80 tysięcy złotych na rok 2020. No i będziemy rozmawiali z Urzędem Marszałkowskim na temat dalszych losów tego projektu. Szanowni Państwo, niestety ten czas jest tak krótki w dzisiejszym programie, że nie jesteśmy w stanie porozmawiać o planach w 2020 roku. Co jeszcze powiat Łaski ma zamiar zrealizować ku cieszy mieszkańców? Myślę, że będą okazje już w kolejnych programach, żeby porozmawiać na ten temat, co dobrego się dzieje i jakie macie, Szanowni Państwo, plany. Ja bardzo dziękuję Panie Starosto za to, że zechciał Pan przyjąć zaproszenie do dzisiejszego programu. W programie Nasze Sprawy moim Państwa gościem dzisiejszym był starosta Łaski, pan Piotr Wołosz. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Dziękuję Panu jeszcze raz, a Państwu dziękujemy za uwagę.